To jest akcja, którą jakiś czas temu prowadziliśmy dla bibliotek. Promowaliśmy takie plakaty, które... może uda się... Nie. Więc nie będziemy już. Możesz skanować całą książkę, możesz skserować całą książkę. Natomiast są Państwo fragment artykułu 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Była to akcja, która skierowana do bibliotek miała pokazywać, że w prawie autorskim każdy indywidualny użytkownik, o ile robi to na użytek prywatny, i robi to w gronie swoich znajomych bądź bliskich, a nie rozpowszechnia utworów dalej w sieci, nie rozpowszechnia ich w otwartym internecie, nie rozpowszechnia ich, na przykład nie kseruje i nie rozdaje na ulicy, może z dowolnym utworem, również takim, który wypożyczy z biblioteki, zrobić wszystko. Może go prywatnie zeskanować, skserować, może go przerabiać, może dzielić się nim ze znajomymi bądź z rodziną, ale nie może go rozpowszechniać. To jest granica dozwolona do użytku prywatnego. I ona dotyczy również bibliotek. Znaczy biblioteka ma prawo, jeżeli nie zabrania tego regulamin, albo jeżeli są Państwo pewni, że dana książka nie zostanie zniszczona w trakcie takiego procesu, może wypożyczoną książkę, którą ktoś potrzebuje, pozwolić również zeskanować czy skserować. Zarówno w bibliotece, może też być taki już indywidualny użytkownik, może to zrobić też u siebie prywatnie. I jest to dozwolone prawnie. Granicą tego prawa będzie rozpowszechnianie takiego utworu i o tym trzeba bardzo mocno pamiętać. Też dlatego ta nazwa dozwolony użytek prywatny dosyć dobrze wskazuje na to, że chodzi wyłącznie o użytek prywatny takiego utworu. Natomiast ten użytek jest dosyć nieograniczony. Dobrym przykładem będzie również twórczość fanowska. Wyobraźmy sobie, że kilkunastoletni użytkownik czy użytkowniczka biblioteki zafascynowana Harrym Potterem będzie tworzyła alternatywne zakończenia powieści J.K. Rowling i będzie chciała takie, tymi alternatywnymi zakończeniami powieści dzielić się ze swoimi znajomymi albo na przykład przedstawić je w szkole na jakiejś akademii. Może to zrobić w szkole, może podzielić się ze znajomymi, ale nie może czegoś takiego opublikować w sieci, ponieważ w tym momencie może być to uznane za naruszenie praw autorki i praw majątkowych posiadaczy praw do takiego utworu.